W ostatnich dniach putinowska Rosja ogłosiła, że generał Siergiej Surowikin, który zaledwie 3 miesiące temu objął dowództwo nad działaniami wojennymi na Ukrainie, został zdegradowany i zastąpiony generałem Walerijem Gierasimowem, stając się jego zastępcą. Z pewnością taka decyzja zaskoczyła wielu specjalistów uważających, że Surowikin, nazywany rzeźnikiem z Syrii, teoretycznie poprawił efekty rosyjskich zmagań wojennych. A zastępujący go Gierasimow bez wątpienia odpowiadał przynajmniej częściowo za zaplanowanie wyjątkowo nieudolnej dla Rosji początkowej fazy inwazji. Mianując generała Gierasimowa najwyższego rangą oficera rosyjskiego bezpośrednim dowódcą operacyjnym, śmierdzącej klęską Wielkiej Rosji i zarazem będącej jaskrawym obrazem bestialstw dokonywanych na ludności cywilnej w wojnie na Ukrainie, prezydent Władimir Putin udowodnił jedynie, że wciąż jest przekonany, iż założone przez niego cele inwazji może osiągnąć tylko z najbardziej zaufanymi i lojalnymi mu wojskowymi, którzy nie będą zadawać pytań i nie zawahają się wykonywać jego kolejnych poleceń. A informacje o następnej mobilizacji planowanej przez kremlowskiego włodarza, włącznie z zamknięciem granic dla mężczyzn, z pewnością napawają ogromnym niepokojem nie tylko samych Rosjan, ale i całą Europę. Przeanalizujmy dziś zatem, jaki jeszcze demoniczny plan może mieć rosyjski przywódca. Czy ta wojna to kolejna operacja FSB i kogo najbardziej boi się w swoich szeregach kremlowski włodarz? Zanim jednak zagłębimy się w mroczne wojenne realia, chciałem Wam bardzo podziękować za Wasze wspaniałe i budujące komentarze, będące motywacją, a także wsparciem do dalszej pracy dla mnie i całego mojego zespołu. Dziękujemy także za łapki w górę i subskrypcje z dzwoneczkiem, jakie zostawiacie. To właśnie one sprawiają, że film taki jak ten trafia do możliwie dużej liczby odbiorców, a ten kanał z odcinka na odcinek staje się bardziej popularny. Oczywiście w ramach Waszego wsparcia zapraszam również do naszego sklepu, gdzie możecie znaleźć coś nie tylko dla siebie, ale nawet dla babci i dziadka. A teraz startujemy z dzisiejszym filmem. Surowikinowi niektórzy specjaliści wojskowi przypisują to, że na nieszczęście Ukrainy w ciągu ostatnich 3 miesięcy nieco zmienił sytuację na korzyść Rosji. I z pewnością miała na to także wpływ ogłoszona przez Putina pod koniec września częściowa mobilizacja, która teoretycznie wciąż nie została zakończona, bo nie został wydany żaden dekret rosyjskich władz mający świadczyć o jej przerwaniu. Według oficjalnych informacji medialnych Putin ponoć sprzeciwiał się ogłoszeniu tejże mobilizacji, ale takie zwlekanie jest zresztą charakterystyczną dla niego strategią, bo ma pokazywać rosyjskiemu społeczeństwu, że ich despotyczny przywódca lub może bardziej władca podejmuje tak trudne i dramatyczne dla swoich poddanych decyzje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sytuacja bezwzględnie tego wymaga. Bardzo wyraźnie było i jest to widoczne podczas jego przemówień telewizyjnych, zawierających przesłania do narodu rosyjskiego, że wojna na Ukrainie to walka o byt Rosji nie z bratnim narodem, ale ze zgniłym i grającym w brudną grę Zachodem, którego celem jest osłabienie, podzielenie i ostatecznie zniszczenie Federacji Rosyjskiej jako kraju. Dominacja światowa jest tym, na co postawił w swojej grze tak zwany Zachód. Ale ta gra jest bez wątpienia niebezpieczna, krwawa i brudna. Jest to gra, która neguje suwerenność państw i narodów, ich odrębność i wyjątkowość, lekceważąc interesy innych państw. Wiecie, zawsze wierzyłem w siłę zdrowego rozsądku. Jestem więc przekonany, że nowe centra wielobiegunowego porządku świata i Zachód będą musiały w końcu rozpocząć rozmowę na równych prawach o naszej wspólnej przyszłości. O jego nieustannej, chorej determinacji w działaniach świadczy także jedna z ostatnich wypowiedzi jak ta, którą teraz zobaczycie na ekranie. Długo wytrwaliśmy, cierpieliśmy, próbowaliśmy negocjować. Jak się teraz okazuje, po prostu zostaliśmy oszukani. To nie pierwszy raz, kiedy się tak stało. Nie mamy innego wyjścia, jak zrobić to, co robimy właśnie teraz. Kiedy Surowikin miał zostać namaszczony przez Putina na dowódcę operacji wojennej na Ukrainie, amerykańskie media donosiły, że niektórzy rosyjscy generałowie chcieli wycofać się z Chersonia, ale Putin kategorycznie sprzeciwił się podjęciu takiej decyzji. Niemniej jednak, ostatecznie po objęciu dowództwa przez Surowikina, wojska rosyjskie wycofały się z Chersonia i prawego brzegu Dniepru, lecz ta decyzja i tak z klęski propagandowo została przekuta na dbałość o życie rosyjskich żołnierzy. A poza tym w taki właśnie sprytny sposób winę za tę konkretną klęskę zrzucono publicznie na niego, dzięki czemu kierownictwo skupione wokół Kremla
umyło rączki od odpowiedzialności. Po kompleksowej ocenie sytuacji proponuję, abyśmy zajęli pozycje obronne wzdłuż lewego brzegu Dniepru. Rozumiem, że to jest bardzo trudna decyzja. Jednocześnie uratujemy co najważniejsze życie naszych żołnierzy i ogólną skuteczność bojową oddziałów, których utrzymywanie na prawym brzegu w ograniczonym terenie jest darem. Oczywiście Surowikin przyszedł w trudnym momencie, napotykając na dzień dobry lub po ichniejszemu na zdrastwujcie wiele problemów, w tym zderzając się z niedorzecznymi wręcz wymaganiami Putina, który od początku tego konfliktu oczekiwał od swoich dowódców rzeczy, które dla nich zarówno ze względów posiadanych zasobów ludzkich, sprzętowych, jak i logistycznych były po prostu poza zasięgiem. W rzeczywistości natomiast, oprócz uczynienia z niego trochę kozła ofiarnego, to głównym jego zadaniem było raczej ustabilizowanie linii frontu, by zmobilizować, wyszkolić i wyposażyć kolejne jednostki, dzięki czemu ostatecznie Rosja może w dłuższej perspektywie uzyskać przewagę w liczebności wojska, gdy te wyszkolone w trybie przyspieszonym jednostki zostaną wprowadzone na front. Ostatnie wyjątkowo zacięte walki o Soledar i okoliczne wsie, które stoją na drodze do Bachmutu, pokazują, że teraz Rosjanie rzucili niemal wszystkie dostępne na tych terenach siły, by zdobyć miasto. Od 11 stycznia udało im się zająć niemal cały Soledar wraz z kopalniami soli, a Wagnerowcy przechwalali się nawet, że zdobyli go już w całości. Trwające zacięte walki o wieś Krasna Chora na północy i Kliszciwka na południowy zachód od miasta mają kluczowe znaczenie dla sytuacji samego Bachmutu. A rzucone tam do walki ukraińskie elitarne brygady powietrzno-desantowe walczą nie tylko z regularnym rosyjskim wojskiem, ale również ze wspomnianymi oddziałami najemników. Co równie intrygujące, to pomimo iż 11 stycznia Jewgenij Prigożyn ogłosił, że Wagnerowcy zdobyli miasto, ta informacja nie została od razu potwierdzona przez Kreml, a rosyjskie Ministerstwo Obrony, podając swój komunikat 14 stycznia, nie wspomniało wówczas o udziale w tych działaniach sił najemników. W odpowiedzi na co Prigożyn opublikował swoje nagranie, w którym wychwalał grupę Wagnera i podkreślał jej wagę jako niezależnego wojska z własnymi samolotami, czołgami i artylerią, składającego się z najemników i wspomaganego przez więźniów z kolonii karnych. Na marginesie nawet seryjny morderca, który o zgrozo zabił ponad 80 kobiet, wyraził chęć przystąpienia do tej grupy. Wracając jednak do owej napiętej sytuacji między Prigożynem a Ministerstwem Obrony lub nawet samym Putinem, jest ona już komentowana zarówno przez rosyjskich ekspertów od wojskowości, jak i amerykański Instytut Badań nad Wojną. Natomiast oświadczenie Putina dotyczące zajadłych walk w rejonie Bachmutu zostało wyemitowane na żywo w kontrolowanej przez państwo telewizji i było prawdopodobnie celową próbą osłabienia wpływów Prigożyna w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Putin, choć dotychczas w sprawie konkretnych walk na Ukrainie dość rzadko się wypowiadał, teraz musi coraz częściej pokazywać się na przykład w telewizji, by udowodnić, że utrzymuje kontrolę nad tradycyjnymi kanałami medialnymi. Podczas gdy Prigożyn zdobywa coraz więcej zwolenników na Telegramie i innych mediach społecznościowych, które także w Rosji stały się w dużej mierze bardziej popularne niż konwencjonalne mass media. ISW wskazuje też w tym kontekście na jedną z ostatnich wypowiedzi rzecznika Kremla, Dmitra Pieskowa, który pośrednio oskarżył Prigożyna o celowe nagłaśnianie w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej konfliktu między rosyjskim MON-em a grupą Wagnera, co może również dobitnie świadczyć o narastającym napięciu między przywódcą Wagnerowców a samym Putinem. Dlatego wracając do obecnego bezpośredniego dowódcy operacji wojennych na Ukrainie Gerasimowa, określanego przez wielu rosyjskich komentatorów i blogerów jako nieudolnego oraz odklejonego od rzeczywistości, to fakt, iż pomimo takich niepochlebnych ocen powierzono mu dowództwo, może świadczyć o obawach Putina przed realizacją jego dalszych planów względem podboju Ukrainy. Tym bardziej, że generał Valerii znany jest głównie z tego, że jako szef sztabu generalnego teoretycznie odgrywał kluczową rolę w realizacji wstępnego nieudanego planu inwazji jako posłuszny wykonawca woli Putina, który przyjął wraz z resztą wojskowych najwyższego szczebla koncepcję operacji w większości opracowaną przez FSB i kilku kluczowych oddanych Putinowi współpracowników na Kremlu. Wiele wskazuje również na to, że bardzo ważnym wówczas zadaniem Gerasimowa było wymuszenie na rosyjskim wojsku ostatecznego przeprowadzenia tej haniebnej kampanii, nawet pomimo sprzeciwu niektórych wysoko postawionych wojskowych. Ponadto jest on najwyższym rangą oficerem rosyjskiej armii, a wszyscy dotychczasowi dowódcy najwyraźniej zawiedli Putina.
więc powierzenie Gerasimowowi dowodzenia jako oddanemu Putinowi współpracownikowi mogło nastąpić również z powodu planowanej od dłuższego czasu zmasowanej inwazji, która miałaby przypominać ataki wojsk sowieckich podczas II wojny światowej, a w tym konkretnym przypadku obejmowałaby ofensywę także od strony Białorusi. Kolejnym i równie prawdopodobnym powodem jest wspomniana rosnąca w Rosji pozycja Prigożyna i to, że jak twierdzą niektórzy analitycy, odsunięty nieco na boczny tor Siergiej Surowikin i szef Wagnerowców mają nad wyraz dobre stosunki. Natomiast relacje między Wagnerem a Ministerstwem Obrony i samym Gerasimowem nie należą, mówiąc delikatnie, do najlepszych. Jeszcze podczas prowadzonych działań militarnych w Syrii, gdzie Siergiej Surowikin otrzymał miano rzeźnika, rosyjskie Ministerstwo Obrony było średnio zadowolone z faktu, iż większość sukcesów na syryjskim polu walki przypisywano właśnie najemnikom z grupy Wagnera. Najemnicy Wagnera odgrywają bardzo ważną dla Rosji rolę na terenie Soledaru i Bachmutu, które stały się w ostatnich miesiącach polem najzajadlejszych walk. Natomiast Prigożyn celowo dzięki swoim trollom i obecności w social mediach uczynił z siebie twarz kojarzoną przez zwykłych Rosjan jako tego, którego najemnicy stawiają Ukrainie silny opór bez względu na poniesione ofiary. Tu znajdują się wojskowi grupy Wagnera, którzy zginęli na froncie i których teraz z szacunkiem włożą do cynkowej trumny i odwiozą do domu. Wojskowi, którzy bohatersko zginęli. I ta popularność najwyraźniej zaczęła przeszkadzać już nie tylko najbliższym współpracownikom Putina, ale nawet i jemu samemu. Nawet pomimo tego, że jeszcze do niedawna uważał on szefa Wagnerowców za swojego sprzymierzeńca i jednego z najbardziej oddanych mu ludzi. A obecnie najwyraźniej zaczął widzieć w nim poważne zagrożenie. Tym bardziej, że Prigożyn często nie patyczkuje się w swoich wypowiedziach i ostro krytykuje wielu rosyjskich generałów, sugerując przy tym, że wyższe kierownictwo w Ministerstwie Obrony to wręcz nieudacznicy. Z tego między innymi powodu spora część rosyjskiego społeczeństwa może uważać, że to Prigożyn i jego prywatne wojsko odnosi sukcesy podczas prowadzonych na Ukrainie działań wojennych, w przeciwieństwie do regularnej armii rosyjskiej. I coraz częściej rosyjskie media określają go możliwym następcą Putina. Podsumowując zatem dotychczasowe putinowskie działania i patrząc na liczne zniszczenia infrastruktury cywilnej, jakie Rosja oczywiście traktuje jako pewnego rodzaju sukcesy w walce na Ukrainie, widać, że Putin wciąż gra pierwsze skrzypce i za wszelką cenę, bez względu na konsekwencje dla własnego i ukraińskiego społeczeństwa, chce Ukrainę rzucić na kolana. Chcąc jednocześnie uczynić tą wojnę jak najbardziej uciążliwą dla Ukraińców i potencjalnie możliwie kosztowną dla zachodnich krajów wspierających, w tym także Polski. Z pewnością niszczenie na przykład elektrowni, ośrodków przemysłu czy utrudnianie eksportu wciąż zwiększa prawdopodobieństwo, że gospodarka Ukrainy nie będzie w stanie pozbierać się i odbudować przez całe dekady. Ale jest to także swoisty efekt przymusu mający skłonić Ukrainę do ustępstw. A takie tragiczne sytuacje jak ta z uderzeniem pociskiem mającym niszczyć lotniskowce w blok mieszkalny w mieście Dniepr, lub śmierć niemal całego ukraińskiego MON-u w rozbitym w browarach pod Kijowem helikopterze, nie pomaga Ukraińcom w wygraniu tej wojny. Natomiast przy tym wszystkim musimy także pamiętać, że w oczach większości świata Rosja straciła ekonomicznie i wizerunkowo naprawdę dużo. I z całą pewnością sam Putin przekonał się, że planowany w pierwszej fazie Blitzkrieg, gdzie priorytetem miały być szybkość i zaskoczenie, zdecydowanie jego armii nie wyszedł. Niestety my sami teraz po tych niepowodzeniach rosyjskiej armii na Ukrainie kolejny raz w historii widzimy, do czego są w stanie posunąć się rosyjscy rządzący, tacy jak Putin, aby tylko postawić na swoim. Nasuwający się wniosek jest taki, że dotychczasowe działania kremlowskiego włodarza i jego najbliższych współpracowników, takich jak Ławrow i jemu podobni, to nic innego jak kolejna operacja FSB, mająca za zadanie zmianę ich zdaniem reżimu w Kijowie w imię ich własnych chorych interesów oraz osłabienie państw zachodnich i również Polski przez trwające od lat ataki hybrydowe, włącznie z przekupywaniem niektórych urzędników unijnych. Ludzie z FSB wraz z Putinem najwyraźniej uważali, że mają już taki potencjał i poparcie, że zrobią to dość szybko i dla siebie bezboleśnie, lecz mocno się przeliczyli. Ukraińcy natomiast pokazali i wciąż pokazują, oczywiście przy zachodnim wsparciu, że niczym Dawid można się przeciwstawić Goliatowi. I oby także tym razem ten kamień trafił w odpowiednie miejsce, powalając kogo trzeba. I kończąc tą bezsensowną wojnę, spędzającą sens powiek nie tylko Ukrainie, ale i całej Europie. Tyle na dziś, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego materiału. Cześć!